Siemano, w dzisiejszym odcinku testujemy jedzenie dla rolnika, piłkarza oraz policjanta. Ale zanim przejdziemy do pierwszego dania, zostawcie subskrypcję oraz łapki w górę. Tak jest. A my przechodzimy do pierwszego dania. Tak więc mamy pierwsze danie. Sprawdźmy od pana policjanta, tak, no bo to jest wiadomo. Władza! Sprawdźmy, uwaga. Kanapeczki, obrzonki, kawusia. Tak, widzę, pierwsza jest z jajeczkiem i bekonem. Nie, no powodzi się. Na śniadanie idealne. Powodzi się, druga, oczywiście. Też bekon, jakiś pomidorek, sałateczka. Proszę bardzo. Bekonik, no smaczny, no, zastanawiam się, czy nie pójść na policjantę. No. Takie zielarka. No. No. Rolnicy też nie mają najgorzej, prawda? No sprawdźmy, co tu rolnik ma, no. To herbatka. No. Parożek, widzę. Z rzodkiewką. Otwórz pan, otwórz pan. Panie! Krysia zrobiła dobra. Krowy się doiło pewnie parę dni. Chłopie, już po obrządzaniu. Chłopie, Krysia mi zrobiła na szybko ten obiadek, znaczy śniadanko. Jaki to półtłusty, jak ty, tak? Ty tam iść kontroluj ludzi na ulicy. Dietetyczne jedzonko. O, twarożek zdrowo, na roli jest zawsze zdrowo. Swojskie jedzenie. Twarożek, ja pamiętam jak zawoziłem mleko do mleczarni, to ten twarożek się zrobiło. Kolego, nie fikaj tutaj, bo ja mam tu kajdaneczki i zaraz się zapnę cię. To się skuje. To jest jedzonko. Shake proteinowy. Nice, sprawdźmy. A ja sobie zrobię kanapeczkę. Dobra. Jak prawdziwy sportowiec, piłkarz. Bananik. O, nice. Masz szczerze formę. Panie, kamerka jest, zaraz pokażę, widzą. Ale to, batonik. Patrzcie, panowie! Z ziarnami zalane miodem. Ale kurczę, muszę ja powiedzieć, że bardzo dobra kawa, sypana. A mi czarna bez mleka najlepsza. A mi Krysia zrobiła herbatkę z ziół. Trafmy, co mi żonka do pracy zrobiła. Dobra. Powiem wam, nie bałem się tych kanapek, ale są naprawdę dobre. Ej, dobra chłopaki, bo ja muszę szybko jeść, bo jeszcze muszę dokończyć ją obrządzać, a jeszcze w pole muszę jechać. No, bo ty świniaki musisz umyć wszystkie. To zapraszam. Ja sprawdźmy jeszcze drugą. Jaki zachłanny, jedną użar, teraz drugą. Muszę sprawdzić, jak smakuje dla widza. No. Weź poproś żonę, żeby zrobiła dwie kanapeczki, albo trzy też dla mnie. Trzy dwie ma. O, no to możesz mi dać. Chcesz poczęstować się? Proszę bardzo. No pewnie, ci jakieś tam jajeczka, czy coś tam. Próbuj sobie, proszę. Zawsze od kurki dam, no. I to już jakieś są załatwiane. Już będę wiedział, układy. Będę wiedział, gdzie iść na patrole. O. Dokładnie, patrolować, tam sprawdzać. Skuć. Tak, skuć mnie, dam ci dobrą szyneczkę. Chłopie, takie nigdy nie jadłeś. Mam nadzieję, spróbujemy. A ty chcesz mnie skuć. Ale ciężko będzie ten bekon pokonać. Twoja żona to dobra szyneczka, co? Oj, cześć. Dobra, przejdźmy do następnej rundy. Co my tam mamy? Na pewno każdy z was, tak jak i ja, uwielbia robić zakupy, czy to w sklepie stacjonarnym, czy przez internet. I na pewno każdy z was uwielbia polować na różne ciekawe promocje. Ja zazwyczaj właśnie ubieram się przez internet, czy zamawiam sprzęt elektroniczny, czy to nawet jakieś gadżety dla kota. Zazwyczaj zamawiam to przez internet. A przy zakupach pomaga mi, słuchajcie, Letyshops. Nie dość, że mam zniżki, to jeszcze mam cashback. Nawet do 15%, co robi już spoko sumkę. I oczywiście to są realne pieniądze, które można wypłacić czy na konto bankowe, czy na PayPal, czy przekazać na pomoc Ukrainie. Więc te pieniądze realnie są. To nie są zniżki, te pieniądze po prostu wracają do nas. Dobra, jak widać mamy pełną tutaj gamę, słuchajcie, sklepów. Od Amazonu, gdzie mamy aż 15% na wszystkie zakupy, co jest sztosik opcją. MediaMarkt 6,5%. Dobra, zobaczmy, zamówmy coś na Amazonie. Musicie wiedzieć, że Letyshops cały czas powiększa swoją gamę, jeśli chodzi o wybór sklepów, więc będziecie mieli coraz więcej różnych miejsc do wyboru do robienia zakupów. Pieniądze czasami nie trafiają od razu z sekundy na sekundę na konto. Czasami trzeba poczekać 1, 2, 3 dni maksymalnie, bo wiadomo, jest to dosyć skomplikowany proces i te pieniądze czasami jakiś czas idą. Dobra, wybierzmy jakiś fajny zestaw z Lego, Lego Minecraft. Dyniowa farma, bierzemy to, zamawiamy, dodaj do koszyka, bierzemy i tutaj będziemy mieli około 30 zł zniżki. Nice, będzie na jakiś obiadzik na McDonalda. Słuchajcie, dzisiaj dostanę aż 15% cashbacku, bo jest gorący cashback. Promocja będzie trwała jeszcze przez kilka dni, więc radzę się pośpieszyć. Oczywiście linki macie w opisie, koniecznie wpadajcie, sprawdźcie tą promocję, bo jest kozacka. A teraz wracamy do odcinka. Tak więc mamy kolejną rundę, sprawdźmy co ja mam. Kurde, co to jest? Jakiś shake. Shake, bardzo zdrowo i do tego musli. Kurde, ale to musli. Zalewamy shake'iem. Uuuu, ale fajnie to wygląda. I teraz wypijamy. Szczerze, jak na niego patrzę, to ty jesteś tak zdrowy.
sportowiec! Słuchajcie, 10 takich shake'ów dziennie i też będziecie mieli taką formę. I taką, taki pomelnik. A, bo ty grasz, no tak, gdzie jakiś tam DJ, to na pewno tak grasz. Tak, dokładnie. No, ale dobre, to jest naprawdę, to jest bardzo dobre. No, zdrowe jedzenie, no. Muszę się zapytać osoby, która kupowała te żarcie, co to za musli było, bo bardzo dobre. Nie wiem, co to było, ale no, wygląda tak smacznie, że sam zjadł. No. Dobra, sprawdźmy, co ja mam. O kurde! Energety! Donucik oczywiście, jak to prawdziwy policjant. Weź to schowaj, bo na te fast foody nie mogę. Jakie fast foody? Pyszne smaczne. Przyjedź na rolę, kurka, chodzi sobie, fajnie, a ty takie ciatka, ciatka na wrogło. Weź, a później taki bemnio, weź, to niezdrowe jest. Zobacz, co ja mam. Kompocik, to jest zdrowe, a nie. Ja w pracy muszę być cały czas czujny, dlatego kolejna dawka kofeiny. Kurczę, z wisienek robiony kompocik, o, śledzie, rybki, fajne. Chlebek swój. A, śledzik po kaszubsku. No. Z takiego opakowania nie wiem, czy bym chciał zjeść, to nie? Naprawdę nie wiem. Śledzik na drugie śniadanko wchodzi, jak się masz. No, pyszne, widzowie. Ale oczywiście tutaj, żeby za dużo cukru nie było, tu jest bez cukru. O, to jest jedzonko. O, śledzik. Zdrowa, nie jakieś poczucie. Pogadajką, ale to zaleciało. Zaleciało dobrym jedzeniem. O, no i proszę państwa, kurde. Co, burgera robisz? Kurde. Nie burgera, na kanapę. Burger ze śledzia! Burger ze śledzia, to nice. To tylko prawdziwy rolnik może zrobić. Dobre jest, ja tak zawsze jem. Jeszcze przed pracą, jak trochę słońce wstanie, muszę tam zazwyczaj pójść do obory, zobaczyć, czy zwierzęta są całe, bo lisy... Właśnie, wczoraj mi się taki lis ładował do kurnika, dwie kury. Dwie kury mi. Co ci? No zagryź, no co ja mam powiedzieć? No zagryź mi, no co ja mam? I komu, kto mi odda? Jedzie od pana śledziem, że się masz. Aż do mnie doszło. Dlatego pączkę straciłem ochotę. No bo to cukier, no może. Za dużo cukru ci. Najgorsze, że rolnik śmierdzi świniakami, gnojem od świni i jeszcze ten śledzik, gdzie się wszystko miesza. To są naturalne zapachy. Dzień bez gnoju to nie jest dzień. Chodźmy już to. No, kolejna runda, następna runda, widzowie. Tak więc teraz czas na obiad. Sprawdźmy, co mamy. Może ode mnie? Dobra. Nice! Sushi jako prawdziwego sportowca, ale czekajcie, czegoś mi tutaj brakuje. Gdzie jest mój napój? Halo, poproszę napój! Kurczę, napój, pogole. Ja to jak zjem taki skromny obiadek, to będzie dobrze. Na służbie jak się wody mogę napić, to jest dobrze. Zapomnieli mi dodać napoju. To jest napój prawdziwego sportowca. Izotonik. O, proszę. Zero kalorii. Szczerze? Ja nawóz na pola takim czymś rozrzucam, a weź, to sama chemia. Nie, tu jest, zobacz, takie o! Policja zrobiła kotlecika z ziemniaczkami i... Mielony świniak! A sprawdźmy, co policjant je na obiad. O, karbonarka! Ze sklepu, to przecież elegancko. No, kotlecik, czuję, że to było moja świnka. No kurde, super mięsko. Z wolnego wybiegu. Jakie to jest dobre. No będzie ci ciężko, bo to jest normalne wiejskie urządzenie do jedzenia, a nie jakieś pałeczki. Moje też bardzo dobre. Bardzo dobre. Kawałeczek ryżu. Słuchaj, panie policjancie, ja cię ciągle widzę, jak jesz. Może byś jakąś kontrolę zrobił, coś? Kontrolę? Kontrolować się? O. Kontrola posiłku. Daj mi widelec. Sprawdzimy, jak to smakuje. No. Nawet takiego dobrego mięska nie jadłeś. Naprawdę dobre. Ej, co mi jest spaghetti? Ej, pokaż mi to. Pokaż mi to, bo ja nie uwierzę, jak nie spróbuję. Kontroluj sobie. Tak, to sushi. Spoko, proszę sobie. Spoko. Proszę się stować, panie płacą. Wiem, że tak nie można, ale wezmę widelcem. Proszę bardzo. Bo, który jest najlepszy? Tylko ten próbowałem. Spoko jest. Który pan chce? Sprawdzimy. Ej, dobra. Chyba przejdę na tego policjanta. W tej roli to się nie opłaca. Naprawdę? Ej, dobra. Naprawdę. No, bardzo. Bardzo dobre. Tutaj jeszcze co jest? Łosoś chyba jakiś. Przyznajcie, że Krysia się postarała. Krysia zrobiła dobry obiad. A z czym to jest? To jest z łososiem czy z czym? Jak to się rozwaliło? Z tuńczykiem chyba, z tuńczykiem. Z tuńczykiem myślicie? Jak wygląda jak na tuńczyku? To jest z pałeczki. Ty jesteś pałeczka. Twoje pałeczki. Rolnik pałeczka. W ogóle nie mówiłem wam, ale się dostałem do rolnik szukażony. Tak? Mimo, że mam dwie żony. A co na to Krysia? Właśnie. Będzie mi kibicowała. Krysia nie wie. Krysia będzie mu kibicowała, bo chce się od niego uwolnić. Panowie, ja wam powiem tak. Ja zjem sushi, zaraz lecę na trening. Technika, wiecie, motoryka, te sprawy. Jak będziesz biegł koło mojego pola, to weź mi pomachaj, bo ja tam na traktorze będę. O, patrzcie, to jest nawodnienie. Już pół napoju wypite. Dobra, panowie, jeszcze ocenka. Od 1 do 10. No słuchaj, jakbym Krysi nie dał 10 na 10, to ja w ogóle nie... 10 na 10. Łe, panie Grzegorzu.
No, za dużo kalorii, 7 na 10. Moje bardzo dobre, niestety troszkę jest zimne, ale daje takie mocne 7 na szynach takie. Jak nauczycielka mi zawsze 2 na szynach stawiała, to ja stawiam 7 na szynach tutaj. No i dobra, kurde, myślę, że nawet więcej bym dał. Nawet więcej? No. Tylko za zimne. No, no dobra, 7,5 na 10. W padroli będzie to czy nie? A, widzicie, coś i dobre robię. O Boże. Oj, oj, oj. No niedobre. Proszę, misiu, zjedz sobie jeszcze. Nie chcę makaron, to ma tyle kalorii. I mielonego świniaka też nie chcę. Zabierajcie to. Przechodzimy do podwieczorka. Zobacz, jedzenie następne. Tylko bez kalorii. Dobra, zobaczmy, co tam na podwieczorku mamy. Może ja pierwszy. Jabłuszko i jogurcik. Zupka. O, chyba krem z linii. Ale powiem wam, że nie wygląda apetycznie. A rolnik? O, siema sąsiedzie, co tam? Co tam na polach? Już mi stąd, idź mi stąd. Moją miedzę zaorałeś. Widziałem, Halina powiedziała, moją miedzę zaorałeś. Już mi stąd. A ja, Krysia mówiła co innego. Moja puszka, to wiesz co robiła? Łatwie widłami poszło. Już mi stąd, pseudo rolniku. Masz pół hektara, masz i tam coś pierdzisz pod nosem. Co tam masz? Rolniku. Co tam masz dobrego? Grześnie. Panie, jabłko dla pana. O, jabłuszko. Cześciutkie, a robaka nie ma? Nie ma robaka. Nie ma robaka? To jak nie ma, to pryskane. A to nie ekologiczne. To ja takiego nie jem. Ciężko ekologiczne rolnictwo. Z robakami? Z robakami. Tak jak my rolnicy, robaki podrzędne. Panie. Z robakami. Jak z robakiem w życiu bym nie zjadł z robalem. No gdzie? Mam robaki, czekaj, zaraz przyniosę. Nie, może lepiej nie, żadne robaki. Panie, jest pan tę zupę i... O, a zupkę z dyni to nie zawsze, no zupka z dyni. Robak koło tego nawet nie przychodził, ja panie. Ja to poznaję, to z mojego pola ta dynia. De? No, sam wysiedziałem tę dynię. Sam wysiedziałem, o. No, zupka prymaso. Panie Grzegorzu, mam robaczki. Zabieraj, panie. Fajne robaczki. Jak ja to poznaję? To Heniek z mojego pola zbieramy, robak jest z mojego pola. O, ten mi rolnik drugi podpierdziela moje robaki jeszcze i miedzę mi zaorał. Nie wiem, czy o tym mówiłem, że miedzę zaorał. No i tragedia, słuchajcie, no jak żyć w tym kraju, nie ma... Miedzę zaorać? No chyba odkupiał. Ma tego traktora jakiegoś rozwalonego złoma takiego, no nic, tylko pogonić dziada, nie? No pogonić, tak. Z takimi króciutko, ja tu w kajdanki może panu pożyczę. A ten do ciebie podobny, zobacz. No. O Jezu, faktycznie, ten gipki. Ale one żyją, gruby. One żyją. Oczywiście, że żyją, patrz, panie. I do zupy wrzucamy. Zupka, ale to białeczko jest. Białeczko. Teraz będzie dla sportowca zupa. O, dla sportowca, o. A to do jabłka. Do jabłka wsadź, do jabłka muszę wsadzić. Jest! O, teraz mi się podoba! Nie pryskan! No! Można jeść! Ludzie, można jeść! Ty, wchodzi, wchodzi, ale śmierdzi! O fu! Powąchaj pan! Ooo! To swojskie zapasy! Panie. Co pan ma na tym polu? Panie, jak ja nieraz rozrzutnikiem gnój wywoziłem, to ja wiem, są te robaki są. To co? Chapśniem? Chapśniem! Na zdrowie, panowie! Ja już podziękuję! Jest ta moja już... Też. Na służbie nie mogę już się. Ja idę na trening, nie? Dobra. Ja mnie też wołają, wezwanie dostałem. Zaraz przyjdziemy na kolejne danie. A ta zupa była zasłona. Tak więc rolnik już wrócił, ten prawowity. A weź chłopie, ten sąsiad to jest taki dziwny. Weź, on jakoś miedzę. Miedzę się na oko robi, a nie. I robaki robisz, Oleś. Weź, on mi o jakichś robakach, o jakichś tych, to jest taki człowiek. On nawet nie wie, co to rolnictwo. Oczywiście, on nawet ciągnika nie ma. Oczywiście, bo to Bóg stworzył oko, żeby robić na oko, tak? Dokładnie. Dwie kurki i się nazywa rolnikiem. Co kurki, co kurki? Ej, szczerze jedzmy już, bo jestem po robocie. Jeszcze tamten mnie wyciągnął, a ja chciałem coś zjeść. Dokładnie, ja sałateczka zdrowa. Widzowie, już masz dość tego. Jak to wygląda? Zobaczcie to. Ja pasztecik ekologiczne, wszystko, jabłuszko. No, widać, kurde. Jabłko i pasztet? Nie wiem, po co panu to? Szczerze, już mam dość tego słodkiego. Ale policja, to musisz żreć cukru dużo, nie? Musi. Żeby siły miała. Tak, bo to tam biegają, strzelają, coś tam robią. Mi to mandat do nich. Ja coś piję w samochodzie. O. Na służbie? O, słyszeli widzowie. A wiecie jak się je? Po rolnikowemu to się bierze. I się tak bierze, o. Tak moja babciora. A? Noża. Żyla. Tak się je. Masakracja, panie, panie. To się nie używa, to się nie smaruje, to się noża je. Kultury trochę. Kultury, o, o. Kultury, kultury troszeczkę. Byś... Kultura to powiedz nawyk. Byś się umył chociaż do obiadu. No, no. Azja. Łapy brudne, no wyszedł w pola, w ciągniku siedział, krowy doił, nie wiadomo. Z samolotu zszedł z ogórki zrywać i ja muszę się do żniw przygotować. Świnie nakarmić.
A kiedy się żniwa zaczynają? Cierpię. Człowieku, robaki teraz po zimie, bo wszystko zmarzło, trzeba spryskać to. Panie, już pan siedź cicho, daj tego pasztetu. Ej, ja po robocie przyszedłem, kurde, chłopie. No nie, Krysia, Krysia, bo mi... Pachnie jak prawdziwe kocie żarcie. Bo mi jak kota karmię, to właśnie tak to pachnie. Po całym dniu treningu się należy. No dokładnie. Słuchaj, ja zabrałem dzisiaj tyle pola, a ty mi zabierasz żarcie. A jeszcze tamten sąsiad przyszedł, coś mu z mięsą się odwaliło. No, podzielę się z tobą, trzymaj. O, podzielę. O, ale bułeczka dobra. Też to chciałem zrobić. No gdzie? Coś no, ty pan będziesz miał energię, chłopie. Jaka kanapeczka fajna. Daj! Czy to jest ta pałeczka z sushi? Ale to śmierdzi. To jest sobie jeszcze trochę budyniu. Wyłuchajcie tą sałatkę, wyobraźcie sobie, że tu kot nastał. Ojej! Widziałem, że tam biegały. Szczerze, przyjeźdź na rolę, taki zapach to jest nic. Tam gnoju tyle. Panie, moją kryszkę powąchać, to dopiero smak. Oj, chłopie, jak się ją karszerem nie przemyje, to nie ma bata. Nie podchodź, nie podchodź. Nie podchodź, bez robaka to nie. Nie podnoś pan tak ręki, bo cebulą zalatuje. I to strasznie. A tutaj, no, no. O, cebula, cebularz. Ty cebuli dzisiaj pracowali. Tak, ty cebuli pracowali. Przepocony świniak, jak nie wiem. No słuchaj, takie życie na roli, no. No maciarka, coś tam dzisiaj się cieliła, czy nie? Nie, ale już niedługo, niedługo. Pieniążki wpadną, nowe świnki przyjadą. A jak tam z dofinansowaniem, powiedz jeszcze. A idź pan, cholery, tych za rolników się wzięli teraz. Widły nawet, mnie nie stać na widły, bo mi zabrali. No niby się biłem nim. Nie wiem, panie. Dobra, widzowie, zostawcie subskrypcję na tym kanale i widzimy się w następnym odcinku! Yo!